Witamy również trójkę sędziowską prowadzącą dzisiejsze spotkanie: Marcina Szczeka, sędziego, sędzia Buchny, Radosław Łosik, Dominik Frona, sędziowie asystenci. Sędzia Marcin Szlek rozpoczął pierwszą połowę meczu pomiędzy naszym Zniczem a Olimpią Elbląg. Sędziom pracującym życzę jak najmniej pracy zawodnikom prowadzonej sportowej rywalizacji, a Państwu niezapomnianych wrażeń sportowych i oby rzutu przechodzi po 90 minutach zdobyli komplet punktów. Okrany został zawodnik Zniczego, jest numerem 7 Krystian Tabara.